Witam, nazywam się Bartek Konopka, jestem reżyserem filmu Lęk Wysokości, który wcześniej był tutaj próbowany na ekranie w Szkole Wajdy. To była świetna możliwość, że można było spróbować dwie sceny z filmu po to, żeby zobaczyć, jak nie robić samego filmu, jakich błędów się wystrzegać. Pamiętam, że przy tej pierwszej scenie, którą tu robiłem, to była bardzo ważna scena w scenariuszu wtedy, taka przełomowa, kiedy do głównego bohatera, który już odciął się, pożegnał się ze swoim ojcem, który jest chory psychicznie, ten ojciec przyjeżdża nagle w niezapowiedziany sposób do jego mieszkania, do Warszawy. To, że ojciec, którego jesteśmy najbardziej ciekawi, przyjeżdża i nic nie może powiedzieć, tylko pisze na kartkach, bo nie chce się już komunikować ze światem, no to spowodowało, że to się nie układało, bo ten dialog ciągle się nie kleił, bo jedna osoba nie mówiła, coś pisała, trzeba było poczekać, aż napisze. Ja też wtedy jakby po raz pierwszy chyba zobaczyłem, że takie trudniejsze, bardziej niezdecydowane, niezręczne sceny jest trudniej przeprowadzić z aktorami, szczególnie jeśli się ma na to jeden dzień tylko i właściwie takie przypadkowe spotkanie. W filmie to już jest później inaczej. Ta scena w filmie wyszła bardzo dobrze. Ona jest rzeczywiście przełomową sceną, dlatego że aktorzy już byli wciągnięci w cały proces. Także po tej scenie mi został taki lęk, że to jest wszystko bez sensu i że muszę przepisać scenariusz, że to się nie uda i trzeba inaczej kombinować innym językiem. No ale jakoś przetrwałem ten lęk parę miesięcy i potem już w filmie właściwie podążaliśmy podobną ścieżką, tylko bardziej radykalnie, bardziej zdecydowanym językiem udało się cały film opowiedzieć. Co się stało? No mów, co się dzieje. Ciężko ci powiedzieć, że przyjechałeś nas odwiedzić? Myśleliśmy, żeby wziąć cię na próbę. Tato, możesz pożyczyć. Słuchaj. Poczekaj chwilę, dobrze? Ja bardzo przepraszam, jeszcze chwileczkę, dobrze? Ja za chwilę wrócę, dobra? To jest mój ojciec. Właśnie przyjechał w odwiedziny. No to może ja nie będę przeszkadzał. Nie, 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 niech pan usiądzie. Zaraz przyjdzie moja żona. Proszę, niech pan siądzie. Przejrzał pan. Może wina troszeczkę. Tak. Nie wiem, czy syn.
Zna pana z telewizji. Tato, może się rozbierzesz w pokoju? Przepraszam. Poczekaj chwilę. Uśmiechnij się. Będziemy rozmawiać, czy nie? Kurwa! Tato! Tato!